I wracamy do Państwa. Maciej Wolny, witam ponownie, witam oczywiście na antenie telewizji w Polsce.pl. Ponownie również kłaniam się moim i Państwa gościom, a są nimi pan Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, pan Artur Dziambor, wolnościowcy, obaj panowie posłowie ubiegłej dziewiątej kadencji Sejmu. Witam serdecznie, witam ponownie. Kolejny temat przed nami. Temat również dotyczący polityki krajowej, ale nie tylko. Kwestia afery wiatrakowej, bo grupa posłów Polski 2050 Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, przypomnijmy, 28 listopada wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy dotyczącej w skrócie mrożenia cen energii na 2024 rok, a przede wszystkim pierwszą połowę tego 2024 roku. Jednak w projekcie zostały zawarte też przepisy liberalizujące stawianie farm wiatrowych i wiatraków w Polsce. No i to wywołało w skrócie szereg kontrowersji do tego stopnia, że do Sejmu wpłynęła autopoprawka do tego projektu. Autopoprawka przewiduje wykreślenie z projektu ustawy zapisów dotyczących elektrowni wiatrowych i pozostawienie propozycji zamrożenia cen energii. Poprawkę złożył Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Pytanie, czy według panów to zamyka sprawę, czy to rozwiązuje rzeczywiście problem i czy to był pierwszy pożar, który dotychczasowa opozycja jeszcze przed zawiązaniem oficjalnie rządu musiała ugasić, pan poseł Paweł Lisiecki. Znaczy, kwestia tego, w jaki sposób ta ustawa powstawała i kwestia tego, w jaki sposób ona trafiła do Sejmu, no to jest jeszcze kwestia do ustalenia, bo jasno trzeba wskazać, że jeżeli mówimy o wiatrakach, to różne osoby się tutaj wokół tego tematu kręcą. Jasno trzeba wskazać, że również państwowe spółki inwestują w ten sposób pozyskiwania energii. Natomiast najbardziej tak naprawdę oburzające jest w tym to, że może dojść do tego, że niektóre osoby, mówię tutaj o spółkach zajmujących się wytwarzaniem energii, będą mogły robić to kosztem tych, którzy mają budynki mieszkalne, w tym między innymi budynki jednorodzinne. I to w moim przekonaniu jest najbardziej bulwersujące, bo jeżeli będzie mogło dojść do wywłaszczenia w tym wypadku na rzecz prywatnego podmiotu, no to z jednej strony mamy podmiot, który oczywiście miałby w ramach tej ustawy realizować cel publiczny, podmiot prywatny, a z drugiej strony mamy podmioty prywatne w postaci mieszkańców, szczególnie niedużych miejscowości, którzy będą znosili niedogodności związane z funkcjonowaniem wiatraków. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości również staraliśmy się umożliwić budowę wiatraków. Natomiast aż tak daleko idące ingerencje we własność prywatną nie następowały. No właśnie, kwestia wywłaszczeń to jedna z tych większych kontrowersji, choć to tłumaczone było jeszcze na samym początku, kiedy o tym zaczęliśmy wszyscy rozmawiać przez Borysa Budkę, tym, że to nie o wywłaszczenia chodzi, tylko że nie będzie można blokować tych inwestycji, kiedy będą one dotyczyły celu publicznego. No zwał jak zwał, w zasadzie w takim rozwiązaniu praktycznym no jest to jedno i to samo. Natomiast tutaj też są takie informacje na portalu Polskiego Radia 24, można przeczytać, że afera wiatrakowa wieje z Pomorza, znak zapytania. Senator Platformy Obywatelskiej interesował się wywłaszczeniami pod OZE już 10 lat temu. No i rzeczywiście można tutaj w szczególe przeczytać takie oto słowa. Nie pamiętam, co było powodem, że złożyłem wtedy oświadczenie. Mówi portalowi Polskiego Radia 24.pl Kazimierz Klejna, wieloletni senator Platformy Obywatelskiej. W 2009 roku pytał ministra w rządzie PO-PSL o cel publiczny OZE. W odpowiedzi od ministerialnych urzędników dowiedział się, że ochrona środowiska nie jest podstawą do tego, by takie inwestycje uznać za stanowiące cel publiczny, a to uniemożliwia wywłaszczenie. Klejna przez kolejne lata był orędownikiem odnawialnej energii do tego stopnia, że w 2020 roku został fundatorem Instytutu Balticum, fundacji, która promowała m.in. tematy wiatraków stawianych na lądzie i morzu. Był też udział w konferencji Offshore Wind 2023, gdzie w programie uwzględniona jest m.in. pani posłanka Paulina Henik-Kloska, która jest, można powiedzieć, twarzą tej całej afery. Ale pytanie, czy w ogóle z aferą mamy do czynienia? Jak sądzi pan poseł Artur Dziambor? No, nie mamy do czynienia z żadną aferą oczywiście, a to, że ludzie się angażują w imię dobrej sprawy i jakkolwiek działają nawet latami na rzecz tej dobrej sprawy, no to też nie może być używane przeciwko nim.
ponieważ jeżeli oni po prostu uważają, że to jest przyszłość energetyki, przynajmniej częściowa, a przy okazji nie będą przeszkadzali w tworzeniu sieci elektrowni jądrowych w Polsce, bo jedna z nich, przypomnę, ma powstać w Choczewie, tu 40 minut ode mnie samochodem i jeszcze bliżej od senatora Klejny, ponieważ senator Klejna jest bodaj z Wejherowa, więc ma jeszcze bliżej do tego, do tej elektrowni. No to tak naprawdę wszystko w porządku, bo na tym to polega, że ma być dywersyfikacja w energetyce i rzeczywiście musimy się jakoś uniezależnić od zewnętrznych sił, co zrozumieliśmy jeszcze bardziej w ciągu ostatnich kilku lat, więc akurat bardzo dobrze, że to się dzieje. I tyle właściwie. Natomiast jeżeli chodzi o sam tryb tej ustawy, no to ja chciałbym przypomnieć, że no ta ustawa jeszcze tak naprawdę nie weszła do Sejmu. Ona była jeszcze do dyskusji. Ta dyskusja się odbyła szybciej już na Twitterze, a później w mediach, dzięki czemu została wprowadzona autopoprawka jeszcze zanim została w ogóle rozpoczęta dyskusja parlamentarna na temat tej ustawy. I bardzo dobrze, że została wprowadzona ta autopoprawka i temat został ucięty. I w tym momencie raczej należy założyć, że procedowanie tej ustawy przejdzie bardzo szybko, ponieważ wszyscy, którzy będą jakoś nad nią utryskiwali, tam na te zapisy, których już nie ma, no właśnie dostaną odpowiedź, ale tego już nie ma. Tak więc zostało to zmienione, co mogło być jakkolwiek. No tak, ale pożar jednak gaszony był. Było szereg kontrowersji, tak, było też szereg wypowiedzi polityków opozycji, które często wzajemnie się wykluczały. No tak, tylko to wynika też z tego, że po prostu różnymi działkami różni ministrowie będą się zajmowali, a przyszły rząd nie jest jednopartyjny, tak? Czyli to nie jest tak, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do tego, co właśnie w tym momencie będziemy robić. Takie sytuacje zdarzały się w ciągu ostatnich 4 lat masowo i jakoś nie było z tym jakiegoś takiego wielkiego poruszenia, takiego problemu. Zdarzało się nawet, że uchwalane było coś, co później musiało być wycofywane, ponieważ się okazywało, że Prawo i Sprawiedliwość się pośpieszyło i nie wiedziało, co uchwala. Także tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której dowiedzieliśmy się o tym, że jest ustawa, która ma kilka zapisów, które budzą realne kontrowersje osób zainteresowanych, które mogłyby być przypadkiem. Panie pośle, przepraszam, że wejdę w słowo. Mówi pan, że kilka zapisów. No to na Twitterze Waldemara Budy tutaj możemy przeczytać takie informacje. Do doskonałej ustawy pani Henik-Kloski o mrożeniu cen energii w wiatrakach złożono małą autopoprawkę. 69 stron. Takie drobne niedoróbki. No tak, no ale tak to wygląda, wie pan. Jak chciałem, to przypomnę tutaj Nowy Ład na przykład. Jak wprowadzano Nowy Ład, jak Prawo i Sprawiedliwość go uchwalało, to my w środę wieczorem dostaliśmy na maila 680 stron, a w piątek rano już głosowaliśmy nad przyjęciem tegoż Nowego Ładu. Nikt go nie czytał przed przyjęciem. My ostrzegaliśmy, że trzeba było to się chociaż jednak zastanowić, dać ten tydzień co najmniej na przeczytanie tego, nie wiem, cokolwiek. I wie pan, kiedy zaczęły być wprowadzane poprawki do Nowego Ładu? Jak już były dawno uchwalone od wielu miesięcy, no tak, i się okazało, pośle, że posłowie teraz dostają o 1000 zł mniej pensji, teraz miało to być wtedy lepiej. Nagle miało być inaczej. Tak, wtedy miała wrócić praworządność, tak, i pewne standardy, no w polskim parlamencie. No tak, tak, dobrze, ale wie pan, ale jeszcze raz przypomnę, procedura zupełnie inna. Teraz poprawka jest złożona, zanim w ogóle rozpoczęła się dyskusja, więc powinniśmy się cieszyć. W ogóle powinniśmy się cieszyć z tego, że się więcej Polaków angażuje w politykę i chce dyskutować z politykami i chce wywierać wpływ, jakiś mieć wpływ, wywierać jakiś nacisk na realne zapisy ustawowe, ponieważ jest szansa, że ten rząd akurat, który słucha ludzi akurat, jak widać, będzie mógł wprowadzać ustawy bez tego typu bubli, jakie były właśnie przy okazji ja Nowego myślę, Ładu, w przypadku na przykład, tej sprawy, bo pan poseł mówi, że to nie jest afera wiatrakowa, ale w przypadku tej sprawy jednak nie było wyjścia chyba i trzeba było posłuchać, bo wczoraj informacje Onetu też na to wskazywały, ta autopoprawka jest tego dowodem, że właśnie Donald Tusk zdecydował, żeby usunąć po prostu te zapisy dotyczące wiatraków z tej ustawy, a nie wprowadzać poprawki dotyczące wiatraków. Pan poseł Paweł Lisiecki, jak na to patrzy? Z tego, że po prostu został popełniony błąd przez osoby, które pisały tę ustawę i on został naprawiony. Tyle. Pan poseł Paweł Lisiecki. Tak, tylko trzeba tutaj przede wszystkim dowiedzieć się, kto tę ustawę pisał, bo tak naprawdę w tej chwili w ramach tej nowej demokratycznej koalicji no, jest przerzucanie się odpowiedzialnością za pisanie tej ustawy, bo
tak jak pan redaktor wspomniał, pani Paulina Henik-Kloska jest twarzą tej ustawy, jest osobą, która została wystawiona do tego, żeby się wypromować, a jednocześnie przeprowadzić tę ustawę przez Sejm, po czym ona twierdzi, że dostała tę ustawę od pana Borysa Budki z Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, to ja na moment wejdę w słowo, za chwilkę będzie mógł pan poseł kontynuować, ale posłuchajmy sobie wywołanej posłanki Pauliny Henik-Kloski w kontekście właśnie tej ustawy dotyczącej mrożenia cen energii, bo była o nią pytana pani posłanka na antenie Polsat News w programie Graffiti. Projektodawcą przepisów pierwotnym była Platforma Obywatelska. Myśmy dostali ten projekt do konsultacji. Ja go konsultowałam, złożyłam do niego wiele, cały szereg poprawek. I absolutnie, tak jak powiedziałam, ja się identyfikuję też z tym projektem. Ale zna pani nazwiska autorów tych zapisów dotyczących wiatraków? Ja osobiście zostałam poproszona przez Borysa Budkę o skonsultowanie. Natomiast no, on powstał, no zwykle nad takim projektem pracują posłowie, legislatorzy, prawnicy zatrudnieni w klubie. Znaczy, naprawdę proszę nie szukać tu drugiego dna. Czy nie ma tu drugiego dna, pan poseł Paweł Lisiecki? Tego, czy nie ma tutaj drugiego dna, to tak nie odpowiem, ze względu na to, że trzeba by de facto prześledzić proces powstawania tego projektu. Wygląda na to, że akurat w klubie Polski 2050 jest wiele osób, które są związane w jakiś sposób z tym przemysłem energetycznym czy z firmami energetycznymi, że te osoby często były zapraszane na różnego rodzaju wydarzenia związane z wiatrakami czy z tą energią wiatrakową, wiatrową. W związku z czym no, być może jacyś lobbyści mogli dotrzeć do tych osób, to znaczy osoby, które miały jakby bardziej swój interes na względzie niż interes społeczny. Natomiast też trzeba wskazać, że to nie jest tylko kwestia jakby samych wiatraków, bo wiatraki do tej ustawy zostały włożone po to, żeby ich tak naprawdę prezydent Andrzej Duda nie mógł zablokować. Z jednej strony mieliśmy taki duży komponent związany z obniżką cen energii, z ochroną tych, którzy są konsumentami. Miała być to w pewien sposób kontynuacja tego, co kończy się z końcem tego roku, czyli taka ochrona gospodarstw domowych i tego moim zdaniem Andrzej Duda nie chciał i nie mógłby zablokować. No ale ta kwestia związana z wiatrakami została tam włożona po to, żeby pod przykrywką ochrony konsumentów też w pewien sposób przemycić pewne rozwiązania, które z kolei mógł Andrzej Duda chcieć zawetować, zablokować. I tutaj moim zdaniem też jest pewien problem, z którym nowa koalicja powinna sobie poradzić, mianowicie, żeby nie robić rzeczy, które będą w pewien sposób kontrowersyjne w kwestii uchwalania prawa. Bo ja jako też człowiek, który korzysta z energii elektrycznej, no chciałbym mieć niższe rachunki. Wszyscy byśmy chcieli. Właśnie. Natomiast przemycanie pewnych rzeczy pod takim płaszczykiem no będzie się kończyło właśnie w ten sposób. W tej chwili Andrzej Duda prawdopodobnie, jeżeli ta ustawa miałaby taki kształt i wywołała taką burzę, nie miałby żadnych oporów przed zawetowaniem, wskazując, że mamy tutaj do czynienia z trochę pytanie do pana Artura Dziombora. Czy rzeczywiście mogło być tak, że te zapisy dotyczące wiatraków zostały wrzucone w ustawę dotyczącą mrożenia cen energii, żeby był podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby pan prezydent nie miał wyjść? Ja
czy tego typu działania są oczywiście standardem w parlamencie, standardem wprowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. No nie tylko, niestety, nie tylko. Wcześniej też były. Niestety, czego nas Prawo i Sprawiedliwość nauczyło przy okazji wielu ustaw, tych wrzutek takich właśnie dziwacznych. Natomiast ja nie sądzę, że tu rozgrywka była taka. Raczej sądzę, że po prostu różni ludzie w tym momencie mają różne ambicje, żeby przeprowadzić pewne rozwiązania. Wiadomo, buduje się nowy rząd, powstają dopiero ministerstwa i jest bardzo duże ciśnienie na to, żeby pokazać szybko skuteczność we wprowadzaniu zmian. I akurat no, taka zmiana, która tam się pojawiła, została bardzo mocno skrytykowana i niezaakceptowana przez wyborców przede wszystkim, bo to na tym polega dyskusja, że jednak rozmawia się o tym, co się miało zrobić, a co się robi jako rząd. Tak? Także mówię, dobrze, że to zostało w ten sposób. Ale to jeszcze sprawy nie zamyka i pewnie kolejne rozdziały tych kwestii przed nami. Panowie, dziękuję ślicznie za nasze spotkanie, za naszą rozmowę. Pan Artur Dziambor, Wolnościowcy, pan Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, byli moimi państwa gośćmi. Dobrego dnia życzę, a państwa zachęcam oczywiście do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Rzecz jasna.